Drogi Boże, drodzy internauci, bardzo serdecznie witam Was na naszym kolejnym czasie, kiedy możemy się w, ten, w, tą, w tej formie spotkać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i chętnie bym Was zapytał, jak się macie, co u Was słychać, jak sobie dajecie radę z tym wszystkim. No ale to pytanie nie ma za wielkiego sensu, bo, bo nie mogę uzyskać zwrotnej odpowiedzi. Drodzy, w tej sytuacji, w której jesteśmy, jedno jest najbardziej oczywiste, a mianowicie niepewność. Niepewność, w której się znaleźliśmy, która implikuje jakieś niepewność czy strach. Pamiętacie może, jakiś czas temu mówiłem to słowo nie dał nam Bóg ducha lęku, ale i tak dalej. Więc moi drodzy, myślę, że staramy się i chcemy i przyjmujemy to słowo, aby nie żyć w lęku. Postanawiamy tak, by żyć w duchu odwagi, nie lękać się, ale myślę, że będąc szczerymi, wielu z nas może przyznać, że strach raz, drugi, trzeci, odpędzony od nas, wciąż gdzieś jak bumerang powraca. Czy jest jakiś sposób, aby gdzieś zwalczyć go tak trwale, przynajmniej, żeby nie wracał z taką mocą? Owszem, jest i o tym chcę dziś powiedzieć. Ale zanim przejdę do sedna sprawy, pozwólcie na jeden obraz z Księgi Jeremiasza. Ten obraz to jest obraz z krzewu i drzewa, stąd też tytuł dzisiejszego przesłania brzmi drzewo czy krzew. Siedemnasty rozdział Księgi Jeremiasza, wersety od 5 do 8. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Oto, co mówi Pan: Biada temu, który w człowieku nadzieję pokłada. I który w ciele tylko widzi swoją całą siłę, a sercem swoim jest daleko od Pana. Jest on jak dziki krzew rosnący na stepie i nie czuje już nic, gdy nadejdzie szczęście. Tkwi z uporem na miejscu spalonym przez słońce. Na ziemi słonej, gdzie nikt już nie mieszka. Szczęśliwy zaś ten, kto zaufał Panu i Pan jest jego całą nadzieją. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, sięgające korzeniami aż do samych źródeł. Niczego się nie lęka, gdy nastaną upały. Jego liść pozostaje zielony, przez cały rok suszy nie przestaje wydawać owoców. Oto mamy obraz drzewa i krzewu. Tak naprawdę to dotyczy to mojego i Twojego życia. Każdy z nas jest reprezentowany przez ten obraz, więc albo jestem jako ten krzew, albo jako to drzewo, albo balansuję gdzieś pomiędzy tym. Krótka charakterystyka jednego i drugiego. Oto krzew, czyli osoba, która jest porównana do krzewu. Czytamy, że całą swoją nadzieję opiera na ciele. Jednym słowem, poczucie swojego bezpieczeństwa, stabilizacji opiera na tym, co doczesne, co widzi, opiera na swojej pracy, wykształceniu, nie wiem, stanie konta, tym, co posiada, rodzinie, majątku, tym wszystkim, w czym funkcjonuje. Dalej czytamy, że taki człowiek pokłada nadzieję w człowieku. Często myślimy, że chodzi o innego człowieka. Ja myślę, że chodzi o człowieka, którym ja sam jestem. Czyli człowiek, który w sobie samym nadzieję pokłada. Polskie przysłowie mówi, że jeśli umiesz liczyć, licz na siebie. Jakże niebezpieczne to zdanie jest w tym kontekście. Moi drodzy, w tej charakterystyce jest jeden problem. Biblia go dalej przedkłada, że taki człowiek z automatu swoim sercem jest daleko od Boga. To są dwie przeciwności. Jeśli polegam na sobie, to sercem jestem daleko od Boga i odwrotnie. Jeżeli naprawdę jestem blisko Boga, to nie będę na sobie polegał. Jaki jest efekt? Efekt jest taki jak właśnie krzew na stepie. Czyli płytki system korzeniowy. Czyli bardzo podatny na warunki, na okoliczności. Trochę słońca, trochę suszy, trochę wiatru i krzew taki po prostu ginie. A drzewo, dokładna odwrotność. Jest mowa o człowieku, który całą swoją nadzieję pokłada w Bogu, jest przyrównany do drzewa, które swoje korzenie zapuścił głęboko. Biblia warszawska i inne tłumaczenia mówią, że nad strumieniem wód zapuścił. Biblia warszawsko-praska, dlatego po nią sięgnąłem, mówi najdokładniej. Mówi w ten sposób, że jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, sięgające korzeniami aż do samych źródeł. Kiedyś będąc w Izraelu, nasz przewodnik nam pokazywał pewien, nie pamiętam dokładnie, jakiś akwen czy rzekę, która po prostu wydawało się było, że wzięła się znikąd. Po prostu, nie było jakby jej ciągłości. U nas jest tak, że jest źródło, rzeka się poszerza. Tam natomiast widzieliśmy, że po prostu bierze się jakby znikąd. Oczywiście nie znikąd. Zasilały ją podziemne cieki wodne. Właśnie tak tam jest, że pod ziemią na jakiejś głębokości są nigdy nie wysychające cieki wodne. I to tutaj autor miał na myśli, że szczęśliwy jest ten człowiek, jak drzewo, które zapuszcza głęboko do tego cieku wodnego, do tego źródła, którym jest sam Bóg. I wtedy taki człowiek ma mocny system korzeniowy, jest niepodatny, jest odporny na okoliczności zewnętrzne. Dla niego susza, dla niego wiatr, dla niego upał nic nie znaczą. Dalej czytamy w tej charakterystyce, że taki człowiek nie boi się, gdy upał nadciąga, nadchodzi. Inaczej bym to mógł sformułować, tak przenosząc na nasze warunki, że meteorolodzy latem zapowiadają, że końcem tygodnia będzie upał powyżej 40 stopni. Niektórzy już od tego momentu się boją. Chociaż na zewnątrz jest dopiero 20 stopni. I tak to bywa, że czasem coś gdzieś zaboli, a człowiek już myśli, że to zła diagnoza. Zła sytuacja w pracy, już człowiek myśli, że będzie zwolnienie. A Psalm 112 mówi, że szczęśliwy człowiek, który ma ufność Bogu, nie boi się złej wieści. Te wieści nie zawsze muszą się sprawdzić. Bardzo często się nie sprawdzają, a my już żyjemy w strachu. Ale ta księga mówi o tym, że jest inna sytuacja kiedy upał naprawdę nadejdzie to drzewo nadal pozostaje zielone czyli innym słowem wszystkie te obawy się zmaterializowały wszystkie te czarne scenariusze stały się faktem upał nadszedł dla tego krzewu w warunkach izraelskich to śmierć a drzewo zasadzone w tym miejscu że sięga głęboko korzeniami bez znaczenia nadal zielone nadal pełne owocu Zróbmy takie zestawienie. Oto mowa o krzewie reprezentującym człowieka. I jest mowa, jedno tłumaczenie mówi, przeklęty taki, inny, biada takiemu, a to drzewo, błogosławiony taki człowiek. Efektem pierwszego jest śmierć, drugiego życie. Więc mam pytanie do Ciebie, drogi przyjacielu. Kim jesteś? Czy jesteś bardziej krzewem, czy jesteś bardziej drzewem? To nie wychodzi, to nie jest zauważalne w warunkach, powiem, pokoju, w cudzysłowiu. Czyli wtedy, kiedy wszystkie okoliczności są piękne. Kiedy na stepie jest dobra pogoda, dosyć wilgoci, obie rośliny są zielone. Dopiero w sytuacji trudnej to się okazuje. Co więc mamy robić? Jak zapuszczać korzenie? Dochodzimy do sedna sprawy. Posłużę się tu jednym z wersetów Bożego Słowa, jest to Księga Izajasza, rozdział 26, werset 20. Bóg przez proroka Izajasza daje taką radę. Idź więc, mój ludu, wróć do swoich domostw i pozamykaj wszystkie drzwi za sobą. Ukryj się na jakiś czas, póki gniew przyminie. Jakże bliźniaczo podobny jest ten werset do tego, co mówi Jezus na temat modlitwy Mateusza 6,6. Jeśli chcesz się modlić, idź do komory swojej, jak mówi Biblia warszawska, inne tłumaczenia mówią do zacisznego miejsca, intymnego miejsca, jakkolwiek. Ale każde z tłumaczeń mówi i zamknij za sobą drzwi. To jest miejsce, gdzie powinien być sam na sam z Bogiem. Gdzie powinniśmy być jak najczęściej z wyłączoną komorką, powinniśmy być w tym miejscu schowani przed wszystkim i rozmawiać z Bogiem. To jest jedyne miejsce. Tak, to jest jedyne miejsce, gdzie rośnie korzeń. To jest jedyne miejsce, które zapewni nam stabilność. Rozpocząłem od pytania, czy jest możliwe, żeby strach nie pustoszył naszego życia, wciąż powracający. Tak, jeśli będziemy uciekać do tego miejsca zamkniętego. Ten obraz, ten temat, który poruszam, to nie jest tylko kwestia emocji. To nie jest tylko kwestia strachu bądź pokoju. To jest kwestia życia i śmierci. I Nie mówię tutaj o śmierci czy życiu fizycznym, ale o wiecznym. Mam pytanie, czy ufasz Bogu? Czy jesteś jak drzewo, czy jak krzew? Kim jest dla ciebie Bóg? Czy jest dla ciebie najkochańszym, najwspanialszym przyjacielem? Czy masz z nim relacje? Czy z nim rozmawiasz? Czy dzielisz z nim swoje smutki, radości? Czy raczej jest dla ciebie jakąś taką bliżej nieznaną, świętą istotą? Czy masz pewność stuprocentowego zbawienia, jeśli byś dziś miał odejść? Czy był w Twoim życiu moment, kiedy oddałeś Mu swoje życie, przeprosiłeś za wszystkie swoje grzechy? Jeśli nie, to w duchowym zrozumieniu rozejrzyj się wokoło i zobacz, że jesteś na stepie i zobacz, że nie ma życia wokół Ciebie. I nie mówię tutaj o Kościele, o, de o denominacjach, ale mówię o Twoim życiu, o Twojej relacji z Bogiem. On jest żywy, on jest prawdziwy, on chce mieć relację z Tobą. Werset szósty z księgi Jeremiasza mówi taki tekst. Mowa o krzewie. Tkwi z uporem na miejscu spalonym przez słońce. Możesz tkwić z uporem w tym miejscu, ale to przyniesie śmierć. Więc zachęcam Cię do tego, co kiedyś Piotr powiedział w Twoim pierwszym kazaniu w Dniu Zielono Powiedział. Ratuj się z tego pokolenia przewrotnego. Więc zachęcam Cię, jeśli widzisz siebie bardziej jako krzew, to nie bądź takim, który tkwi w uporze. Moi drodzy, ten temat również nie ma bezpośredniego połączenia z sytuacją, w jakiej jesteśmy, czyli pandemii czy, czy koronawirusa. Jasne, że on się z tym wiąże, ale jest to przesłanie przecież ponadczasowe, dotyczy tego, co było, co będzie. Moi drodzy, upał nadchodzi, według tekstu z Jeremiasza. Zastanawiam się, czy to jest moment, kiedy upał już nadszedł, czy to jest czas, kiedy upał jest zwiastowany, że nadejdzie. Nie mam odpowiedzi. Według tego, jak sam odbieram, jak czuję, wydaje mi się, że to jest raczej zwiastun upału. Mówiąc upał, mamy na myśli jakieś trudne, ciężkie okoliczności. Bo popatrzmy tak na spokojnie na sytuację, w jakiej jesteśmy. Póki co nie ma tragedii. Pomijam oczywiście tych, których w rodzinach ktoś zmarł, tam oczywiście tak. Ale mówię globalnie, póki co nie ma tragedii. Póki co być może masz tylko informację, że jesteś zagrożony w swoim miejscu pracy. Być może jesteś przymusowo w domu. Powiem tak. Wykorzystajmy ten czas. Bo według tego, co mówi Biblia, upał nadejdzie. Czytaj słowo, czytaj ap ap apokalipsę. A wtedy, kiedy nadejdzie, wtedy letni chrześcijanin nie przetrwa. Chrześcijanin bez korzenia nie przetrwa. Być może nie jeden chrześcijanin, który dziś w kościele wygląda na bardzo porządnego, bardzo świętego, bardzo rozradowanego, jeśli nie ma korzenia, nie przetrwa. Jezus podaje inny obraz domu budowanego na skalę bądź na piasku. I tam nie ma wątpliwości. Jezus mówi, że przyjdą takie rzeczy, jak, jak wezbrane we rzeki, powódź, burza, huragany one przyjdą. Więc jaki jest, drogi przyjacielu, Twój fundament? Jaki jest Twój korzeń? Czy jest mocny? Bo jeśli jest słaby, to, jak wcześniej powiedziałem, nie przetrwasz. Może się uśmiechasz, może nie dowierzasz. Piotr też swego czasu był stuprocentowo pewny, że się nie zaprze. Zbyt mocno wierzył w swoje sieciły. To jest proste jak matematyczne równ równanie. 2 razy dwa jest 4. Bez korzenia nie przetrwasz. A więc wykorzystaj czas, ukryj się. Ukryj się w swoim miejscu i intymności z Bogiem. Nie, nie zmarnuj czasu. Bo można bardzo łatwo czas zmarnować. Można śledzić wszystkie wydarzenia od A do Z, co zresztą rujnuje naszą wiarę. Można oglądać wszystko, co w internecie, filmiki, kabarety, można, ale to zaśmieca nasze życie. Ukryj się ukryj się w swoim miejscu modlitwy, a zobaczysz, jak korzeń będzie rósł. Na zakończenie jeszcze jeden obraz z mojego cudzysłowiu podwórka. Niedaleko mnie rośnie las. Kiedy chodziłem na spacer, było tam drzewo, na które zwracałem uwagę. Wyjątkowo piękne, wyjątkowo mocne, by się wydawać mogło. Po jakichś wichurach, idąc tamtędy, zobaczyłem, że ono leży. Z takim potężnym tarczą z tyłu, czyli korzeń potężny. On był bardzo szeroki, ale niestety płytki. Choć tak piękne drzewo. Więc drogi przyjacielu, drogi bracie, droga siostro, nie patrz na swoje własne konary i liście, nie patrz na to, kim jesteś, jak funkcjonujesz, nie patrz na to, jak może ci inni oceniają, może ile dla pana pracujesz. Patrz na korzeń. Patrz na korzeń. Patrz na to, ile dajesz czasu mu rosnąć. Ile czasu spędzasz z nim sam na sam. Ile czasu jesteś ukryty z nim, żeby korzeń mógł rosnąć. Patrz na korzeń. Drodzy, błogosławię Was, życzę Wam Bożego pokoju, życzę Wam cudownego czasu i intymności z Panem. A jeśli Go jeszcze nie znasz, to szukaj Go. On da Ci się poznać. Zapraszam też na nasze cotygodniowe, niedzielne transmisje na Boże online o godzinie 10 na naszym kanale YouTube. A za tydzień, jeśli patrzycie w kalendarz, zbliżają się święta, więc kolejne przesłanie będzie bardziej w klimacie świątecznym. Pozdrawiam Was. Życzę dużo zdrowia.